this town really blends a lot of old and new. Where it needs some new, there's new. And where the old looks beautiful and completely in place, it remains old. And that's why it's nice to come back here. Because the town is so original and great looking most of the time. And it has a lot of those little flavors that are almost hidden in plain sight. You walk around every day and don't pay attention to them, but they're really such intricate, beautiful details. So guys, this is pretty cool. Blonnie is up. Blonnie is here, she's doing well. How are you, Blonnie? Cold. Yeah, you're not that cold. My nose is cold now. You were just saying that if you have a good coat, yes, Poland isn't that cold. Yes, but my nose is cold. My coat is not covering my nose. Cold nose, you'll survive. So this is pretty cool. We actually have a meeting with the mayor of this town right now. I'm very excited about it. I think it's gonna be great to hear his take on what's going on with this town. And I'm just really excited to shoot this interview. So here we are, the city hall, about to walk in. Amerykanie lubują się w tych listach najlepszych, prawda? Najlepsze miejsce do życia. Jakby Pan uważa, uklasowało się miasto Tarnowskie Góry na liście najlepszych miejsc do życia w Polsce? Takiego rankingu nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo to by trzeba przeprowadzić ranking ogólnopolski. Natomiast w różnych rankingach mniejszych, robione przez najczęściej publicystów, lokujemy się w miejscach wysokich. Nawet ostatni taki ranking organizowany przez portal internetowy, to jest duży portal internetowy ogólnopolski, Oto Dom, który zapytuje o najbezpieczniejsze miasta w Polsce. Otóż w pierwszej dziesiątce pierwsze miejsce zajmuje Rzeszów, z czym się bezspornie należy zgodzić. To rzeczywiście znam to miasto, jest to bardzo bezpieczne, świetnie zorganizowane miasto. Duże miasto wojewódzkie. W pierwszej dziesiątce prócz Rzeszowa są jeszcze trzy miejscowości z Podkarpackiego. Znajduje się, o dziwo, ale znajduje się w tej dziesiątce Warszawa, a na dziesiątym miejscu zamykają tą dziesiątkę Tarnowskie Góry. Z czego jesteśmy bardzo dumni, zwłaszcza, że kilka miast z regionu śląskiego, z grzeczności nie będę ich wymieniał, bliskich nam kilka miast regionu śląskiego znajduje się w ostatniej dziesiątce tego rankingu. Quick word of explanation, guys. Recording this part right now from US, back from home after coming back from Poland. I will post the entire interview with the mayor soon. There's another film coming. This is just a glimpse of it. Posting the entire thing in this vlog would take too long, but I wanted to show you this one answer because it was relevant to the rest of the content included in that vlog episode. Now let's go back to it. Just finished the interview with the mayor. It was really cool. Blonnie hugged the mayor. Is that weird? You're making me feel weird about it. Completely in American way. She gives him a hug at the end of the meeting. He was not ready for that, but it went well. It was very spontaneous and natural for Blonnie. We were so excited about the meeting and the interview. I was, mostly. That we ended up not even having a single shot of us with the mayor, not a selfie, but I guess that's okay. What's your take on this? How did the meeting with the mayor go? It sounded like it went well. You were both smiling. I have to share something very important with you guys. This is a major issue. There's one type of cake that you can't find in US. It's called the WZ cake, and it's characteristic of Poland. And every time we come here, we just have to have some of it because it's wonderful, it's delicious, and I miss it. And Blonnie likes it too.
There's one more interview we have recorded that day in Poland that I want to show you guys, because it talks about one more unique detail related to our town and its history. And it's about the ceiling in the restaurant where my parents had their 50th wedding anniversary party. This interview is with the general manager and her husband, who is also the owner of that restaurant. It's a very interesting story. Historia zaczęła się może od tego, że tutaj w restauracji po II wojnie światowej zostały wszystkie te stropy, te sufity po prostu zabite, zabudowane trzciną i drewnem. No i przy pracach renowacyjnych prowadzonych od 2011 roku, przy takiej przebudowie tego obiektu, właściciele zdecydowali, że po pierwsze odkryto, że jest taki strop. No i zwróciliśmy się do konserwatora zabytków. Przyjechano, zbadano to, oczywiście były tutaj badania gdzieś tam z Wrocławia, z różnych specjaliści to musieli przebadać, tak jak konserwator sobie zażyczył. No i wyszło, że tam metodami różnymi, takimi jak się bada te zabytkowe stropy, że te warstwy farby są z XVI wieku. I pochodzą prawdopodobnie oryginalnie z okresu, kiedy budynek powstał. A budynek jest datowany na 1526 rok. I był to właśnie pierwszy budynek taki prawdopodobnie w Tarnowskich Górach rangą i po numerze, że rynek 1. W 1786 roku Sedlaczek założył w tym budynku winiarnię, restaurację winiarni. For example, this behind me is the new... what the hell is it?